idziemy na ławeczkę i idziemy. No także na kawę do mnie możesz przyjść, kiedy chcesz. Drzwi otwarte. Jeden brat, co tak właśnie zawsze zaprasza na kawę, przyjmuje. To ja mam samotności umrzeć, nikt mnie nie odwiedza, tylko Urszulka. Moi bracia nie chcą ze mną rozmawiać przez telefon. Taka miłość Chrystus tak uczył? Nie. Mamy się miłować, łamać chleb i jeść, bo zębów nie mieli. Na łamaniu chleba byli. I tak było, łamali chleb. Bo zębów nie mieli, to łamali chleb, no. No Bóg jest prawdziwy jeden, Chrystus, Emanuel, Król, nie Pan. Na słoneczku troszeczkę wygrzeczkę. Nie, na słoneczku nie mogę. Ale tak po troszku możesz dawkować, wiesz, słońce jest dobre, ale po trochu. No Ania się o ciebie pytała, ta Zorzegowa, wiesz? Tylko, że ją noga boli. 3 miesiące, na zaszyki szła do szpitala. A ją noga boli, ona szła na piechotę kawałek tam. Ona się o mnie pytała. Ja dzień dzwonię do niej i oj, będzie się pytać. No, ja mówię, to kiedy pójdziemy do... Ona noga ją boli, to ja cię wniosę na te 3 piętro. No. Ją noga boli i do ludzka to loko. No. Także nie wolno narzekać, trzeba chodzić, ale nie do lekarzy, tylko tak chodzić, żeby było zdrowie, a Chrystus daje zdrowie. Ja nie zarzekam. Każdy ma jakieś tam słabości, problemy i cierń w ciele. Nie ma idealnych, jeszcze doskonałych ludzi. Dopiero będą, jak to się te kłamstwo skończy. Idziesz z nami do herby? Po malutku. Ale
to się wzmocnisz po drodze, to w sumie nie jest daleko. Kawki się napijemy, ciasteczko i... Innym razem będzie może lepiej, wiesz? Dzisiaj nie idę, bo już późno wyszłam. Potrenujesz i kiedyś pójdziemy, tak? Pójdziemy. Nie, jak powiedziałam, to pójdziemy. Bo ty dotrzymujesz słowa, ja wiem. No, to pójdziemy, tylko... Dzisiaj wyszłam późno. No, masz rację, bo jeszcze będzie ciepło. No, jeszcze o 11 wyszłam, więc jest późno, a potem muszę być Mariuszka przyjdzie z tabletkami. No. To rozumiesz? Mariuszka przyjdzie i pójdzie. Staram się coś zjeść. No ty lepiej gotujesz jak Maryśka. Wiem, bo sprawdzałem. Także ty jesteś bardzo gościnna, uprzejma, życzliwa, tolerancyjna. W język się ugryziesz nieraz, a Maryśka to tak nie panuje nad sobą, nad tym językiem. No trudno, no ma taki charakter. No trudno, no ja tam kocham ją też miłością Chrystusa, ale muszę ją znosić. Może się nawróci kiedyś. Będzie aniołem. Nie wiem, czy ona będzie aniołem. No teraz ludzie się dzielą na anioły, na te drugie demony, tak? Demokracja to demony. Anioły pomagają. No łacina za dużo, nie? Z jednego źródła nie płynie woda gorzka i słodka. Błogosławieństwo i przekleństwo. Przykład jest z góry.